Szanowni Państwo, chciałem powiedzieć, że po pierwsze ta informacja jest dla mnie olbrzymią nobilitacją. Rekomendacja przez Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości mojej kandydatury na wicemarszałka województwa lubelskiego absolutnie mnie zaskoczyła, jest dla mnie wielką nobilitacją, ponieważ jest to praca na rzecz całego województwa lubelskiego i jest to jeden z najwyższych organów władzy samorządowej. Chciałem w tym miejscu serdecznie pogratulować nominowanemu i rekomendowanemu w tym miejscu panu przyszłemu marszałkowi województwa lubelskiego Jarosławowi Stawiarskiemu oraz wszystkim wicemarszałkom, członkom zarządu, którzy w tym zarządzie będą pełnić te znakomite funkcje. Oczywiście cała sprawa będzie domknięta w momencie sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego, więc na razie bardzo się cieszę. Dziękuję bardzo za to wyróżnienie. Obiecuję pracę bardzo wytężoną na rzecz rozwoju naszego województwa, aby wszystkie projekty, które nasze województwo ma do zrealizowania, były jak najlepiej rozwijane, aby ta pomoc i bezpośredni udział województwa lubelskiego, sejmiku województwa lubelskiego i zarządu i urzędu marszałkowskiego był odczuwalny w gminach naszego województwa, również tego naszego południowego Podlasia, które jakby serce mam zawsze blisko i myślę, że to będzie nowe wyzwanie, ciężka praca, ale przez te 4 lata, będąc prezydentem miasta Biała Podlaska, też przygotowywałem się i poznawałem tą wiedzę samorządową. Mam nadzieję, że sprostam zadaniu. Czy już wiadomo, jaki to będzie zakres obowiązków? Za co będzie pan odpowiedzialny? Jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o tym, jaki będzie podział obowiązków. Takie ustalenia dokona przyszły marszałek. Zresztą też za wcześnie już triumfować i mówić, że tytułować się tytułem marszałka. Natomiast wszystko leży dzisiaj w rękach radnych sejmiku wojewódzkiego. Pozwólcie Państwo, że jak już sejmik wojewódzki dokona, że tak powiem, wyboru, będę mógł się do tego odnieść. A myśli Pan, że może nie dokonać? Jest przewaga PiS-ów w samorządzie lubelskim. 18 radnych ma Prawo i Sprawiedliwość, a więc tą niezbędną większość do zarządzania województwem lubelskim, ale też proszę pamiętać, że to jest olbrzymia odpowiedzialność. To jest odpowiedzialność za mieszkańców województwa. To są olbrzymie oczekiwania mieszkańców województwa co do wprowadzania zrównoważonego rozwoju na terenie naszego województwa. To do podciągania tego województwa w stosunku do innych województw nie może być tak, że jesteśmy najbiedniejszym województwem w naszym kraju, czy jednym z najbiedniejszych regionów w Unii Europejskiej i musimy zrobić wszystko, aby to zmieniać. Głęboko wierzę, że tak się stanie. Ta zmiana spowoduje też zmianę w Radzie Miasta Biała Podlaska, czyli ewentualne pana objęcie funkcji wicemarszałka spowoduje, że traci pan mandat radnego. Ewentualne objęcie funkcji wicemarszałka województwa lubelskiego, wynika to bezpośrednio z przepisów, powoduje utratę mandatu radnego miasta Biała Podlaska. Kolejną osobą, która za mnie by ten mandat obejmowała, jest pan Ryszard Więcierzewski, znany wszystkim trener, były dyrektor szkoły podstawowej numer 9, osoba powszechnie znana, myślę lubiana, która zdecydowanie będzie dbała o interesy mieszkańców nie tylko okręgu, z którego jest wybrany, ale również całego miasta. Znam pana Ryszarda i wiem, że sprosta temu zadaniu. Zapytam jeszcze o sferę taką prywatną, bo w momencie wyboru zmieni się też pana życie prywatne. Będzie pan dojeżdżał, czy się przenosi pan do Lublina? Nie chciałbym się przenosić do Lublina z Białej Podlaskiej. To jest moje miasto rodzinne. Tutaj urodziły się moje dzieci, tu sam się urodziłem. Tutaj z moją rodziną chcemy żyć i się rozwijać, dlatego zawsze zależało mi na tym, żeby Biała Podlaska była miastem, które tętni życiem, rozwija się, wykorzystuje swoje szanse na rozwój. Mam nadzieję, że teraz również tak będzie. Natomiast nie planuję przeprowadzki do Lublina. Chcę być
też z moimi wyborcami, z moimi mieszkańcami, z moimi przyjaciółmi, z ludźmi, którzy tak bardzo zaufali mi, chociażby nawet w tych wyborach, gdzie głosowało na mnie prawie 12 tysięcy osób. Mam nadzieję, że nie zawiodę ich zaufania i będę dalej wspierał nasze miasto, aby się rozwijało. No właśnie, duża część mieszkańców, o której Pan przed chwilą powiedział, czekać będzie na Pana decyzje związane z naszym miastem. Będzie Pan wicemarszałkiem Lubelszczyzny. Czy to łatwa będzie praca? Na pewno nie, na pewno nie. Zawsze takie decyzje są decyzjami, które są jak złotówka. Z jednej strony orzeł, z drugiej reszka. Natomiast myślę, że liczą się dobre projekty, dobre rozwiązania. Jeżeli tylko przyszłe władze miasta Białej Podlaskiej będą pisać takie dobre projekty, na pewno mogą liczyć na moje wsparcie, ponieważ ja zawsze o tym mówiłem, że gdyby ja byłem prezydentem, a władza w sejmiku była z innych opcji politycznych, pokazałem, że Biała Podlaska potrafi napisać dobre projekty i oczywiście te projekty uzyskiwały bardzo dobre noty, chociażby ostatni projekt, który napisaliśmy, a więc projekt dotyczący Centrum Wsparcia Rodziny, Usług Społecznych. Bardzo ważny projekt, projekt, który będzie wspierał nie tylko same rodziny, ale również będzie miał takie oddziaływanie społeczne. Dzisiaj wiemy, że młodzież bardzo często ma różnego rodzaju problemy wychowawcze i to jest właśnie instytucja po to, aby pomagać rodzicom, pomagać młodzieży, pomagać dzieciom w dobrym rozwijaniu się. Projekt z dofinansowaniem 1 400 000 bardzo kibicuję temu projektowi. Ja te środki już pozyskałem, teraz kolej na mojego następcę, aby ten projekt zrealizował. I tak jak powiedziałem, jeżeli Biała Podlaska będzie miała dobre projekty, na pewno Zarząd Województwa będzie chciał te projekty wspierać. Wszystko teraz w rękach tych, którzy rządzą.